zmiłuj się nad nami. Na nowej mszy skrajną rzadkością są śpiewy wprowadzające realnie atmosferę sprzyjającą również kontemplacji. Większość nowych kościołów to są jakieś puste przestrzenie, puste hale, które nie mają nic wspólnego z pięknem. Pod tego typu filmikami do tradycjonalistów kierowane są słowa, że są pyszni, zarozumiali, nie wiadomo tam jeszcze jacy. Nie uważamy siebie za lepszych, dlatego że chodzimy na starą mszę, a nie na nową. Tutaj chodzi o kult oddawany Panu Bogu, a kult doskonały jest zawarty w mszy trydenckiej, a nie jest zawarty w nowej mszy. Jeśli zapytacie przeciętnego katolika, po co idzie na mszę, to taki katolik odpowie wam, po to, żeby się spotkać z Jezusem. Nie, na mszę nie idziemy po to, żeby się spotkać z Jezusem. W każdej pojedynczej cząstce znajduje się ciało Chrystusa. I jeśli jakiś akt tej wierze nie odpowiada, takim aktem jest na przykład przyjmowanie ciała Chrystusowego do ręki, to gdzie tu jest konsekwencja? Nie przyjmujemy postawy adoracji względem konsekrowanej hostii, jest logiczną konsekwencją, że nasza wiara słabnie. Cała historia zbawienia jest gdzieś w tle, a nie na pierwszym planie. Tak oczywiście być nie powinno. Każda liturgia starożytna jest w ten sposób skonstruowana, żeby pomagać ludziom pogłębiać tę wiarę, tak? Od tej strony zewnętrznej. Cześć, jestem Natalia i witam Cię na kanale Okiem Tradycjonalisty. Tradycyjnie zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału, od razu zaproszę też do polajkowania tego filmiku, ale możesz z tym poczekać, aż obejrzysz ten filmik do końca i stwierdzisz, czy Ci się podoba, czy nie. Jeśli się nie podoba, ale także jak się podoba, to zachęcam do skomentowania tego filmiku i oczywiście do odwiedzenia naszego portalu na Facebooku, o tej samej nazwie, do odwiedzenia naszych Instagramów, mojego i mojego męża, do których nazwy wyświetlam tutaj na ekranie i oczywiście do odwiedzenia naszego profilu na Patronite, gdzie można zapoznać się z naszymi celami rozwoju i wesprzeć nas finansowo, a także uzyskać pewne benefity. Za wszelką pomoc, jaką już od Was otrzymaliśmy, czy to finansową, czy to duchową, czy to, bo wiemy, że też dużo osób się za nas modli, czy też po prostu wsparcie dobrym słowem, bardzo serdecznie dziękujemy. Jest to dla nas niezwykle cenne i zachęcamy do kontynuowania tej pomocy, zwłaszcza duchowej, dlatego że uważamy, że to jest najważniejsze. Jeśli zechciecie się za nas pomodlić, to będziemy Wam bardzo wdzięczni. My oczywiście staramy się też otarzać wszystkich naszych widzów modlitwą regularną. Mamy nadzieję, że też uda nam się w Waszej intencji odprawić, znaczy nie nam, ale zorganizować mszę świętą w Waszej intencji. Jakby się udało, to fajnie byłoby zrobić transmisję, ale nie wiem, czy jest to możliwe na ten moment. Natomiast mszę na pewno postaram się zorganizować. I jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że jeśli ktoś miałby jakieś uwagi co do naszego kanału, jeśli jakieś na przykład tematy bardziej się komuś podobają, jeśli ktoś chciałby usłyszeć, żebyśmy nagrali jakieś odcinki na jakieś konkretne tematy, które go nurtują, to piszcie w komentarzach. Niektóre tematy cały czas czekają na realizację. Ja mam je cały czas w głowie, żeby nakręcić na te tematy. Ludwik też ma jakieś tam tematy, na które będzie chciał nakręcić niebawem filmiki. Z pewnością się zostanie. Natomiast no, tematów jest bardzo dużo, więc z pewnością się jeszcze przez długi czas nie skończą. Na pewno kanał będziemy rozwijać. Ale tak już właśnie mówię, że jeśli ktoś chciałby jakiś konkretny temat, żebyśmy omówili, to możecie oczywiście pisać swoje sugestie, pisać swoje prośby. Na pewno postaramy wziąć je pod uwagę. W dzisiejszym odcinku omówię w kilku punktach, co daje nam, wiernym, msza święta, trydencka, czego nie daje nam msza nowa, czyli Novus Ordo Missae, tak? Nowa msza posoborowa. Oczywiście msza święta jest przede wszystkim skierowana do Pana Boga i msza święta jest dziełem dla Niego, nie dla nas, ale msza święta daje również nam niezbędne dobro. Dlatego, że zresztą to też trzeba wiedzieć, że my, ludzie, jesteśmy powodem, dla którego msza święta powstała. Msza święta powstała ze względu na to, że zgrzeszyliśmy i potrzebowaliśmy odkupienia. To odkupienie urzeczywistniło się w ofierze Chrystusa na Kalwarii. I msza święta jest przedłużeniem tej ofiary, jest uobecnieniem tej ofiary przez wszystkie wieki tego świata, tak? Do końca, aż do końca świata, aż do dnia sądu ostatecznego msza będzie sprawowana. I trzeba właśnie pamiętać, że Chrystus złożył tę ofiarę oczywiście Panu Bogu i my także składamy ją Panu Bogu przez ręce kapłana, ale Chrystus zrobił to dla nas. Dlatego, po to, żeby nas zbawić, nas zjednoczyć na nowo z Ojcem. I w tym sensie właśnie msza święta nam
też daje dobra. Czyli ona w ten sposób jest jakby nakierowana też w pewnym sensie na nas, ale przede wszystkim jako ofiara jest ona skierowana do Pana Boga. Jeszcze chciałabym tutaj dopowiedzieć, dlatego że bardzo często pod tego typu filmikami i u nas, i też na innych kanałach pojawiają się, i zresztą nie tylko na kanałach, w ogóle ogólnie w internecie, do tradycjonalistów kierowane są słowa, że są pyszni, zarozumiali, nie wiadomo tam jeszcze jacy, dlatego że uważają, że msza nowa jest gorsza, a msza trydencka jest lepsza. Kochani, my nie jesteśmy w tym sensie zarozumiali, pyszni, dlatego że my chodzimy, nie uważamy siebie za lepszych, dlatego że chodzimy na nową, na starą mszę, a nie na nową. To nie o to chodzi. Tutaj chodzi o kult oddawany Panu Bogu, który powinien być jak najdoskonalszy, a kult doskonały jest zawarty w mszy trydenckiej, a nie jest zawarty w nowej mszy. My nie chcemy tutaj deprecjonować w jakiś sposób osób, które chodzą na nową mszę. Dlatego, że no, najczęściej takie osoby o tym w ogóle nie wiedzą. Nie miały w ogóle możliwości, żeby się dowiedzieć. Najczęściej jest to po prostu msza jakby w sposób domyślny wtłoczona do ich życia, jeśli są oni katolikami, tak? No bo to jest msza podyktowana przez Kościół aktualnie, w czasach aktualnych, tak? I tutaj nie chodzi o to, że te osoby są gorsze, czy księża, którzy odprawiają nową mszę, są gorsi. Nie. Tutaj chodzi o to, że nowa msza, jako wytwór liturgiczny, jest gorsza. A nawet nie gorsza. Tutaj mamy do czynienia nie z czymś, co jest złe lub gorsze, ani dobre lub lepsze, tylko mamy tutaj do czynienia z czymś, co jest dobre i złe. Msza dobra to jest msza stara. Msza nowa to jest msza zła. To jest coś, co nigdy nie powinno powstać. To jest coś, co zostało spreparowane w sposób sztuczny na zasadzie nawet nie takiej, jak Sobór by sobie życzył, bo Sobór, znaczy to jest też temat na inny filmik, ale wy na pewno, myślę, że część naszych widzów na pewno to wie, że ojcowie Soboru Watykańskiego II nie chcieli produkować takiej mszy, jaką ona się stała w ostateczności. Więc to jest jeszcze inna kwestia, że my mamy do czynienia teraz z wytworem jakimś zupełnie z sufitu, czego nie chcieli nawet biskupi na Soborze Watykańskim II. Ale odchodząc już od tematu Soboru Watykańskiego, co na pewno też będziemy rozwijać i mam nadzieję, że uda nam się to zrobić niebawem, dlatego że chcemy Wam przybliżyć troszeczkę więcej informacji na temat tego Soboru, to odchodząc już od tego, porównajmy sobie, co nam jako wiernym daje msza nowa i co daje nam msza stara, a w zasadzie co z tych rzeczy, które daje nam msza stara, nie otrzymamy na mszy nowej. Po pierwsze, jest to realna świadomość grzechu. Msza święta w sposób pełny, w sposób oczywisty daje do zrozumienia, że jest stara msza święta. Daje to do zrozumienia, że jest ona ofiarą za nasze grzechy. Tam jest, nawet jak sobie przeczytacie w tekstach liturgicznych, ale no, myślę, że nawet nie trzeba tego robić, bo to też wskazują gesty, atmosfera, jaka się znajduje na mszy, ale jak sobie przeczytacie teksty liturgiczne, to tam jest od groma aktów pokutnych. Tam jest od groma tekstów, które dają nam do zrozumienia, że my jesteśmy winni śmierci Chrystusa. I takie są fakty. To jest coś, na czym w ogóle powinno być zbudowane każde życie duchowe, każdego człowieka, każdego chrześcijanina. To jest fundament w ogóle, na którym należy budować jakiekolwiek założenia w życiu duchowym. Bo gdybyśmy nie mieli grzechu, to nie byłaby potrzebna śmierć Chrystusa, nie byłoby potrzebne Jego zmartwychwstanie, nie byłoby potrzebne msza święta, też nie byłaby nam potrzebna, bo bylibyśmy doskonali. Grzech jest tym, co spowodował wszystko to, gdzie się znajdujemy. Spowodował przerwanie pierwotnej harmonii z Bogiem, spowodował to, że Chrystus musiał zejść na ziemię, wcielić się jako człowiek, że musiał ponieść ciężką mękę i ciężką śmierć za nas, po to, żebyśmy właśnie mogli być zbawieni. To jest w ogóle fundament całej historii zbawienia tak naprawdę. Grzech był tym, od czego zaczęła się historia zbawienia. I bez tej świadomości my nie jesteśmy kompletnie nic w stanie zrozumieć na temat mszy świętej. Dlatego właśnie na nowej mszy ludzie często nie mają tej świadomości. Po co oni w ogóle tam są? Oni myślą, że ludzie na nowej mszy często myślą, że to wygląda w ten sposób, że oni sobie przychodzą, bo tutaj jest ich Bóg, wszystko jest super i tyle, tak? Przychodzimy na spotkanie z Panem Jezusem, który nas kocha, kropka. Nikt nie ma świadomości, znaczy nie nikt. Wiele osób po prostu nie ma świadomości, że msza
Zresztą możecie sobie zobaczyć w naszej sondzie, którą nakręciliśmy jakiś czas temu, do której link zostawię Wam w opisie. To była sonda, którą przeprowadzaliśmy wśród osób chodzących na nową mszę i wśród osób chodzących na starą mszę, gdzie właśnie chcieliśmy pokazać, w jaki sposób te osoby pojmują mszę. Czym według nich jest msza? I większość osób chodzących na mszę trydencką nie miała wątpliwości co do tego, że należy odpowiedzieć, że msza jest ofiarą złożoną przez Chrystusa Bogu Ojcu, tak? A osoby chodzące na nową mszę już miały z tym duże problemy. Te osoby bardzo często właśnie mówiły jakieś rzeczy, które są tak naprawdę mocno nieskonkretyzowane i nie miały, tak jakby nie miały właśnie świadomości, po co tam idą. I to jest ogólnie powszechna odpowiedź. Jeśli zapytacie przeciętnego katolika, po co idzie na mszę, to taki katolik odpowie Wam, po to, żeby się spotkać z Jezusem. Nie, na mszę nie idziemy po to, żeby się spotkać z Jezusem. W pewnym sensie tak, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że my idziemy uczestniczyć w najświętszej ofierze. To jest najważniejsze. A po to, żeby mieć świadomość, że idziemy uczestniczyć w ofierze, potrzebna jest też świadomość tego, że ta ofiara po coś była potrzebna. A ofiara była potrzebna właśnie po to, żeby zgładzić nasz grzech. I to jest najważniejsze. Dlatego stara msza daje nam świadomość tego grzechu. Nowa msza nam tej świadomości nie daje. Drugą rzeczą, którą daje nam stara msza, a której nie daje nam nowa msza, jest głębsza świadomość, albo w ogóle świadomość, co zależnie od poszczególnych przypadków, świadomość znaczenia zmartwychwstania dla nas. To jest też punkt związany z tym poprzednim, tak? Jeśli nie mamy świadomości grzechu, to nie wiemy, po co była ofiara i nie wiemy, po co było zmartwychwstanie. Na nowej mszy atmosfera i teksty liturgiczne i tak dalej nie dają tak mocno do zrozumienia, jak na starej mszy, że zmartwychwstanie było potrzebnym, niezbędnym dla człowieka aktem, którego mógł dokonać tylko Bóg, ponieważ człowiek był za słaby, żeby zwyciężyć swój grzech, tak? W kanonach Soboru Trydenckiego mamy napisane tak, że sprawiedliwość kapłanów, kapłaństwa lewickiego nie była wystarczająca po to, żeby przywrócić jedność, żeby przywrócić pierwotne przymierze z Bogiem. Po to potrzebowaliśmy właśnie ofiary Chrystusa. Zatem potrzebowaliśmy siły wyższej niż siła ludzka, niż siła najdoskonalszych, najsprawiedliwszych ludzi, jacy być może kiedykolwiek chodzili po ziemi. Potrzebowaliśmy ratunku z nieba. I tym ratunkiem właśnie był Chrystus. I właśnie dlatego, że Chrystus był Bogiem, mógł zmartwychwstać własną mocą, tak? Boską mocą mógł sam powstać z grobu, zwyciężyć w ten sposób grzech, śmierć i przywrócić nas do jedności z Bogiem. Jeśli nie mamy świadomości tego wszystkiego, jeśli również atmosfera, teksty liturgiczne nam tego nie przekazuje, tylko po prostu zbieramy się w kościele po to, żeby świętować zmartwychwstanie, które w sumie nie wiemy po co było, nie wiemy jakie było jego znaczenie, nie wiemy dlaczego akurat Chrystus zmartwychwstał i też atmosfera nam tego nie przekazuje, że mamy do czynienia z uroczystością upamiętniającą zmartwychwstanie Boga, to wtedy te uroczystości stają się tak naprawdę jakimś spotkaniem, jakiejś tam radosnej okazji, gdzie ta jakby cała historia zbawienia jest gdzieś w tle, a nie na pierwszym planie. Tak oczywiście być nie powinno, dlatego że katolik powinien mieć realną świadomość zmartwychwstania i tego, że to właśnie na fundamencie zmartwychwstania my mamy budować w ogóle swoją nadzieję. Nadzieja jest absolutnie fundamentalnym elementem życia duchowego i ona właśnie pochodzi ze zmartwychwstania. Jeżeli my nie mamy głębokiej świadomości znaczenia tego zmartwychwstania, to wtedy nie jesteśmy w stanie prawidłowo budować naszego życia duchowego. Trzecim punktem jest pogłębienie wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii. To jest punkt chyba najbardziej oczywisty tak naprawdę, bo myślę, że wszyscy teraz widzą i nie tylko osoby chodzące na starą mszę, ale także osoby chodzące na nową mszę doskonale widzą, jakie problemy w tej kwestii panują współcześnie w Kościele. Jest oczywistością, że teraz tak udziela się Komunii Świętej do ręki, oczywiście na stojąco, co teoretycznie to udzielanie, przyjmowanie komunii w postawie stojącej teoretycznie nie byłoby niczym złym, ale to jest element, który powoduje, że my przestajemy wierzyć w tę realną obecność Chrystusa. Nasza zachodnia tradycja wykształciła postawę klęczącą jako postawę adoracji. Więc jeśli my podchodzimy przyjąć Komunię Świętą,
a więc przyjąć właśnie ciało Chrystusa, czyli w ogóle najświętszą możliwą materię, jaka ma, jaka istnieje w całej naszej tej doczesnej rzeczywistości. I my nie przyjmujemy postawy adoracji względem właśnie Eucharystii, względem tej konsekrowanej hostii, no to wtedy jest logiczną konsekwencją, że nasza wiara słabnie. Bo jak to jest możliwe, że my klęczymy przed obrazem, przed figurą w trakcie modlitwy, a nie klęczymy przed konsekrowaną hostią, która, tak jak powiedziałam, jest najświętszym, co posiadamy. To jakby nie jest możliwe, żeby to nie doprowadziło do zaniku wiary w realną obecność Chrystusa. Dlatego, że wiara nasza potrzebuje podpory w postaci tego, co się dzieje zewnętrznie. I liturgia jest też właśnie w ten sposób skonstruowana. Każda liturgia starożytna jest w ten sposób skonstruowana, żeby pomagać ludziom pogłębiać tę wiarę, tak? Od tej strony zewnętrznej. Że ofiarujemy Panu Bogu wszystko, co najdoskonalsze i przez to my widzimy, że tutaj mamy do czynienia z rzeczywistością najwyższą, tak, że skoro tutaj są rzeczy, które my ofiarujemy Panu Bogu wszystko najlepiej, jak potrafimy, to znaczy, że ofiarujemy je komuś, kto jest najdoskonalszy, tak? Sama właśnie stara liturgia jest tak skonstruowana, żeby nam dawać do zrozumienia, z jak ogromną godnością my mamy do czynienia. Możecie sobie zobaczyć, myślę, że to też wiele osób chodzących na starą mszę wie, ale osoby chodzące na nową mszę mogą tego nie wiedzieć, że tradycyjną praktyką jest to, to ja to powtarzałam też już wiele razy, że tradycyjną praktyką jest to, że kapłan sprawując mszę świętą nie mógł rozłączyć palców po konsekracji. Właśnie po to, żeby nie spadły żadne drobinki ciała Chrystusowego w jakieś niepowołane miejsce. On mógł rozkładać, kapłan mógł rozkładać tradycyjnie palce tylko nad kielichem, aż do tego, jak ich nie obmył, aż do tego, jak nie obmył rąk. Generalnie cała liturgia jest skonstruowana w taki sposób, żeby sakrament, najświętszy sakrament, otaczać możliwie największą czcią, zachować w jak najbezpieczniejszych warunkach, żeby nie doszło do żadnej niepowołanej profanacji, bo my wierzymy w to, że w każdej pojedynczej cząstce znajduje się ciało Chrystusa. I jeśli jakiś akt tej wierze nie odpowiada, a takim aktem jest na przykład przyjmowanie właśnie ciała Chrystusowego do ręki, to gdzie tu jest konsekwencja? Jeśli my wierzymy, że w drobinkach znajduje się ciało Chrystusa i jednocześnie przyjmujemy ciało Chrystusa na rękę, a potem przyjmujemy ciało Chrystusa na rękę, bierzemy do ust, a później olewamy to, tak? Wycieramy sobie rękę o ubrania, nie wiem, nic z tym nie robimy, a drobinki zostają, to jest oczywistość, bo je czasami nawet widać, to gdzie tu jest konsekwencja? Jak w ogóle my mamy być konsekwentni w tej naszej wierze, skoro sam Kościół nam nakazuje podejmować działania, które są wprost niekonsekwentne z tą naszą wiarą? Dlatego w ogóle miejsce, przestrzeń tej nowej mszy, gdzie w ogóle istnieje możliwość przyjęcia w taki sposób ciała konsekrowanego, jest już obniżająca naszą wiarę. Czwartą rzeczą, którą daje nam msza trydencka, której nie daje nam nowa msza, jest poznanie Bożego piękna. Oczywiście jest sprawą oczywistą, że Bożego piękna my nie jesteśmy w stanie poznać tutaj w sposób doskonały, tak? W tej rzeczywistości doczesnej. Dopiero Boże piękno poznamy wprost w tej rzeczywistości wiecznej, kiedy zostaniemy zbawieni, ale na tyle, na ile jesteśmy w stanie poznać Boże piękno w tej rzeczywistości doczesnej, jesteśmy w stanie je poznać tylko na mszy trydenckiej. Dlatego, że sama msza i wszystkie rzeczy, które wokół niej się dzieją, wprost odpowiadają temu Bożemu pięknu na tyle, na ile jesteśmy w stanie to zorganizować w tej właśnie rzeczywistości. Czyli sama msza jest ułożona w sposób bardzo uporządkowany. A jak wiemy, uporządkowanie jest elementem oznaczającym doskonałość, tak? Nieporządek jest czymś niedoskonałym. Porządek jest czymś doskonałym. A jak wiemy, Pan Bóg jest doskonały. Zatem msza musi być uporządkowana. I taka właśnie jest msza łacińska. We mszy trydenckiej nie ma miejsca w ogóle na żadne inwencje kapłana, nie ma miejsca na wprowadzenie jakiegokolwiek nieuporządkowania, dlatego że właśnie we mszy łacińskiej wszystko jest obwarowane stosownymi rubrykami, wszystko jest napisane w taki sposób, żeby dla każdego księdza wszystko było oczywiste, żeby nic nie można było do tego dodać, ani nic odjąć. Na tym właśnie polega uporządkowanie mszy łacińskiej, ale także jest sprawą oczywistą, że we mszy łacińskiej nawet nikomu nie przyszło do głowy, żeby korzystać z szat, które są
niedoskonałe, tak? Wszystko, wszystkie szaty, wszystkie paramenta liturgiczne, również śpiew, wszystko ma odzwierciedlać możliwie najlepiej doskonałość Bożą, na tyle, na ile my jesteśmy w stanie tę doskonałość stworzyć. Dlatego właśnie przez wieki powstawały kompozycje pisane przez najbardziej zaawansowanych kompozytorów, komponowane przez zaawansowanych kompozytorów, którzy starali się właśnie Bogu stworzyć coś możliwie najpiękniejszego, tak? Możliwie najdoskonalszego. To samo dotyczy właśnie szat liturgicznych, które bardzo często były szyte z najdroższych, najlepszych materiałów, ozdabiane rozmaitymi wzorami, takimi, że jakbyście czasami na niektóre spojrzeli, to nawet ciężko byłoby uwierzyć, że to zostało uczynione ludzką ręką. To samo dotyczy zresztą świątyń, ołtarzy, nastaw ołtarzowych. Cała architektura katolicka jest bardzo bogata we wzornictwo. Były do budowli świątyń używane dobre, trwałe materiały. Zawsze wynajmowano najlepszych malarzy, najlepszych rzeźbiarzy, żeby właśnie tą swoją pracę mogli ofiarować na chwałę Bożą. I zawsze musiała być to praca najdoskonalsza. I my, jako ludzie, nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie tego piękna Bożego. Dlatego właśnie potrzebujemy ziemskiego piękna, które będzie nam instynktownie dawało do zrozumienia, że mamy do czynienia z tym pięknem najwyższym, tak? Zresztą to wynika z samej logiki, że jeśli idziemy do osoby o możliwie największej godności, czyli właśnie do Pana Boga, to musimy ofiarować to, co jest najdoskonalsze. I dlatego właśnie, jeśli widzimy, że wszystko dookoła nas jest faktycznie najdoskonalsze, no to logiczną konsekwencją jest to, że widzimy, że traktujemy naszą wiarę na poważnie. Na nowej mszy tego nie będzie, dlatego że na nowej mszy skrajną rzadkością są dobre, godne śpiewy, wprowadzające realnie atmosferę takiej podniosłości, atmosferę sprzyjającą również kontemplacji. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Na nowej mszy rzadkością są dobre szaty. W nowych kościołach jest praktycznie niemożliwe. Może jeden albo dwa takie kościoły znam, że są one stworzone, zaprojektowane i wypełnione elementami, które są realnie piękne. Większość nowych kościołów to są jakieś puste przestrzenie, puste hale. Zresztą mogę tam wrzucić też kilka zdjęć, jak sobie teraz zobaczycie na ekranie, to wrzucę zdjęcia takich kościołów współczesnych, które nie mają nic wspólnego z pięknem. Dlatego właśnie ta szansa na nowej mszy poznania piękna Bożego jest znacznie mniejsza, a w niektórych przypadkach praktycznie zerowa, jeśli chodzi o poznanie Bożego piękna. To jest ostatnia rzecz, którą chciałam Wam przekazać. Jeśli macie jeszcze jakieś pomysły, jakie jeszcze inne rzeczy z mszy trydenckiej dają nam wiernym jakieś dobro, a nie ma tego na mszy nowej, to chętnie się o tym dowiem. Możecie napisać swoje pomysły w komentarzach. Standardowo zapraszam do zostawienia łapki w górę i do zasubskrybowania naszego kanału.